Policjanci z Działdowa niejednokrotnie mają do czynienia z nietypowymi, z pozoru błahymi zdarzeniami, na które jednak muszą reagować w imię bezpieczeństwa całej społeczności. Walizka została znaleziona 23 stycznia bieżącego roku przy kościele świętego Wojciecha w Działdowie. Została tutaj przywieziona na komendę policji. Sprawdziliśmy. W walizce nic się nie znajduje, natomiast być może ktoś walizkę rozpozna, tak? Daliśmy komunikat do lokalnych mediów i być może właściciel rozpozna walizkę i zgłosi się. Walizka jest do odbioru w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie. Policja ma obowiązek przeprowadzenia czynności sprawdzających różne znaleziska, także pod kątem bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, kto pozostawił taką walizkę i czy nie znajdują się w niej substancje toksyczne lub nawet materiały wybuchowe. Odpowiednio wyszkoleni funkcjonariusze jak najbardziej, tak? Dlatego, że no nigdy nie wiadomo, co właśnie taka walizka, tudzież inny przedmiot, tak? Czy torebka, bądź inne przedmioty, które znajdujemy, bądź są do nas, bo również też osoby znajdują gdzieś tam na drodze, czy gdzieś na chodniku, tak, w innych miejscach, przynoszą do nas różne rzeczy, no i w odpowiedni sposób te rzeczy są sprawdzane i zabezpieczane. Walizka znajduje się pod czułą opieką funkcjonariuszy i czeka na właściciela.